kłania się Polish Muscle Man w ten niedzielny dzień. Kurde, ta myszka mi tutaj zawadza. Także dzisiaj mamy niedzielę, 18 stycznia, godzina 10:18. Jako że ostatnio mało materiałów wrzucałem na kanał, postanowiłem, że nagram dla Was jakiś luźniejszy vlog niedzielny, bo dzisiaj miałem okazję, bo mam wolny dzień, mam trochę więcej czasu, także pomyślałem, że powiem Wam, o co kaman dokładnie teraz w ogóle jest z moją formą, bo ja chyba ostatnio, niech luknę na kanał, wrzucałem coś na temat mojej formy dawno temu i tak naprawdę mało kto w ogóle wie, co się teraz ze mną dzieje. Wrzuciłem ostatnio film z pytaniami i odpowiedziami, intro i transformację mojego kolegi z podwórka i praktycznie od początku grudnia nie macie wglądu, jak wygląda moja sylwetka i jaka jest waga i w ogóle jak to wszystko idzie właśnie. Ostatnio taki film wrzuciłem na temat mojej formy. To naprawdę dawno to było. Czerwiec 2014. Nie. Listopad 2014. Także no praktycznie 3 miesiące. Jest cisza, co się ze mną w ogóle dzieje przez ten cały czas. Także ja już Wam mówię, co się dzieje. Generalnie przez te... Kurde, no ta myszka, no... Przez te 3 miesiące treningu, tak? Kiedy zacząłem? Wrzesień. I straciłem rachubę, bo ja praktycznie nie patrzę w kalendarz i nie liczę, ile tygodni minęło od mojego powrotu. Także straciłem trochę rachubę, ale myślę, że mniej więcej to będą 3 miesiące. I w te 3 miesiące udało mi się zbudować 5,5 kg więcej suchej masy mięśniowej. Nie jestem zalany, jak widać, nie ma praktycznie tłuszczu. Z brzuchem także się nic specjalnego nie działo przez ten czas, przez te 5,5 kg więcej masy. Także generalnie udało mi się zbudować naprawdę, nie będę taki pochopny z tym, powiem, dobrą sylwetkę udało mi się zbudować w ciągu tych 3 miesięcy treningu. Przez te 3 miesiące naprawdę starałem się, jak się dało. Chociaż były takie dni, że byłem trochę mniej produktywny i nawet nie dni, ja bym powiedział, że nawet był taki jeden tydzień, dwa, a nawet 3 tygodnie byłem naprawdę nisko produktywny. Nie miałem przez te 3 tygodnie diety. Na przykład było to w okresie świątecznym. Wiecie jak to jest, zaczynamy na świętach, a kończymy po Sylwestrze. Ja skończyłem swój off day, miał być jeden off day, miał być jeden dzień bez diety, a wyszło mi na to, że nie miałem diety przez 2 tygodnie. Także te 2 tygodnie nie poszły mi właśnie pozytywnie, nie weszły mi pozytywnie na moją sylwetkę, tak mi się zdaje, ale przynajmniej odpoczął mi układ nerwowy i się zregenerowałem i mogłem znowu trzaskać ostre treningi. Panowie, panie, co się w ogóle zmieniło przez te 3 miesiące? Czy sylwetka się jakoś zmieniła przez te 3 miesiące? Czy coś się stało, że wyglądam lepiej? Znaczy, jak ty jesz 5,5 kg, to na pewno nie jest gorzej. Zwłaszcza, że jest to suchy mięsień, także oficjalnie mogę stwierdzić, że udało mi się osiągnąć sylwetkę, o której kiedyś marzyłem. Tak, udało mi się to osiągnąć w ciągu tych 3 miesięcy. Był reżim dietetyczny, pilnowałem wszystkich posiłków, jadłem praktycznie posiłki o tych samych godzinach cały czas, codziennie, każdego dnia. Wstawałem, szamałem jajecznicę z chlebem razowym. Generalnie mała micha była zabójczo czysta, że aż spadł mi drastycznie apetyt. Były takie dni, że nie byłem w stanie po prostu przełknąć tego jedzenia. Nie byłem w stanie tego przełknąć, dlatego musiałem się znowu nawrócić na szajsowate jedzenie. Tak przez 2-3 dni jadłem gówno i potem znowu byłem na diecie, bo znowu miałem właśnie tak... byłem w stanie jeść to jedzenie. I naprawdę, jeżeli byście zobaczyli moją dietę, byście się przestraszyli, jak ona wygląda. Bo naprawdę jest to hardcore. Jak dla mnie jest to hardcore i chyba nie tylko dla mnie, bo generalnie to, co ja jadłem, składa się w 100% z czystego jedzenia, a jak bardzo dobrze wiemy, jeżeli ktoś masuje, to lubi sobie... Nie wiem, coś tam widziałem, że ktoś przychodzi, ale jednak nie ma nikogo w domu, to od, come on. Dobra, mieszał to. Mówiłem coś o diecie.
o produktach. A jeżeli ktoś masuje, to generalnie lubi sobie wrzucić jakieś produkty pomiędzy posiłkami i bardziej syfiasty, że tak powiem. Wiadomo, jakieś tam pierdoły, że nie wliczamy tego do diety, bo ktoś właśnie robi tą masówkę i nie będzie patrzył, czy zje 500, czy tam 300, czy 500 kalorii więcej. Ja na to bardzo patrzę. Jestem skrupulatny w tym, co ja robię i liczyłem, no, praktycznie każdą kalorię. Że powiem wam szczerze, ja jestem zabójczy w tym całym liczeniu węglowodanów, białek i tłuszczy i naprawdę Micha była ekstremalnie czysta. Ryż z kurczakiem, warzywa, oliwa. Ryż z kurczakiem, warzywa, oliwa. Makaron z kurczakiem, warzywa, oliwa. Wszystko, co mogłem jeść, jadłem. Wszystko z tych produktów właśnie typowo czystych, że tak powiem. Orzechy, oliwa, źródła tłuszczy, ryże, białe ryże, brązowe ryże, makarony pełnoziarniste, jaja, twarogi. No wszystko co czyste i nie mogliście znaleźć w mojej diecie czegoś takiego, że ja nagle zjadłem na przykład obiad. Normalny obiad, jaki gotuje właśnie moja mama. Nie było czegoś takiego, tylko jak miałem off day. Off day miałem wolny dzień, to jadłem co chciałem. Także tylko takie coś i to przez jakieś 2-3 tygodnie w ciągu tych 3 miesięcy. Także jak mówię, poszło 5,5 kg mięśni, a teraz może skończmy właśnie z tym gadaniem, tylko pokażę wam, jak to wygląda w praktyce, czyli zaprezentuję wam kilka zdjęć, jakich udało mi się całkiem niedawno zrobić. Zdjęcia są w okolicach rozległości czasowej 1 tydzień. To jest 1 tydzień właśnie tej rozległości, czyli jakieś tam 0,5 kg różnicy od zdjęcia do zdjęcia, wiadomo o co chodzi. No i naprawdę ludzie byli zdziwieni, że tak się szybko zmieniłem w ciągu tych 3 miesięcy. Także jak widzicie, lipy nie odstawiam. I generalnie nie powiedziałem, od jakiej wagi zaczynałem i jaką wagę mam teraz. Zaczynałem od wagi dokładnie 69,5 kg. No, 69,5 kg, a dzisiaj właśnie na czczo stukło mi 75 kg. 75 kg i jest różnica, radykalnie jest różnica pomiędzy właśnie wagą 69,5 kg a 75. Także jest wszystko ok. Koledzy namawiali mnie, żebym pomyślał o zawodach, ale to jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, zwłaszcza dla mnie. Nawet jeśli udało mi się uzyskać naprawdę zajebistą sylwetkę. Sylwetkę, która myślę jest marzeniem wielu osób, tak mi się wydaje. Ale są pewne braki w mojej sylwetce, ja o tym bardzo, bardzo dobrze wiem. Ale nie przykładam się do tych właśnie braków aż tak i myślę, że startowanie w zawodach jako tako, żeby powiedzmy sobie szczerze, być w tym top 3, żeby konkurować z ludźmi na zawodach, musiałbym odrobić właśnie te braki w postaci większych nóg. Powiedzmy sobie szczerze, kulturystyka nie istnieje bez dobrych nóg. Ja mogę mieć, będę mówił brzydko, rozjebaną górę, będę miał rozjebaną górę, dobre plecy, dobrą klatę, dobry brzuch. Wszystko będę miał dobre, wszystko co jest u góry będę miał dobre, a będę miał słabe nogi, nigdy nie będę w stanie wygrać zawodów. Nigdy. Ja o tym doskonale wiem. Dlatego ja nie rzucam się w wir przemyśleń na temat właśnie startowania w zawodów, bo myślę, że to nie ma na ten moment sensu. Moim zdaniem mógłbym się wybrać na jakieś na przykład zawody sylwetkowe. Men's Physique. O, Men's Physique, tam bym w zasadzie pasował. Zaraz zobaczyliście te zdjęcia, jakie chciałem wam pokazać. I myślę, że pierwsze skojarzenie, jakie macie, to Men's Physique. Men's Physique byłoby dobre, myślę. I tak. Bo w Men's Physique w ogóle nie pokazuje się nóg. Tak, macie spodeneczki, elegancko. Ktoś może mieć duże nogi, ktoś może mieć małe. Nieistotne, bo to jest Men's Physique. Wszystko od pasa w górę idzie, także to by było ok. Ale ja mnie jakoś nie ciągnie do jakiegoś tam Men's Physique. Wolałbym jednak startować w normalnej kulturystyce. To mnie jednak bardziej kręci. Ale na ten moment nie planuję
konkretnych zawodów. To nie ma sensu bez dobrych nóg. Powtarzam jeszcze raz. Łydki, dwugłowe uda, wszystko jest naprawdę do szlifowania. Trzeba kilku dobrych, kilku, cały rok będę musiał nad tymi nogami pracować, żeby zbyły znowu te proporcje tak jak trzeba. Bo góra mi idzie bardzo szybko, zawsze mi bardzo szybko szła, a zrobiłem ten błąd, że zaniedbywałem nogi. No powiedzmy sobie szczerze, zaniedbywałem nogi już na samym początku. Wiadomo, ktoś jest podjarany, żeby mieć dużą klatę, dobry bic, to nie będzie zwracał uwagi na nogi. No po co ci jakieś nogi, ziomuś? No i tak to jest. Zdobyło się świadomość tego, że nogi są potrzebne, ale po fakcie, no także uczyć się trzeba na błędach. Ale może pewnie mnie zobaczycie za jakiś czas na scenie. Myślę, że byłoby to fajnym doświadczeniem właśnie, bo interesuje mnie to, jak to jest być na tej scenie, konkurować z innymi chłopakami, kiedy was właśnie oglądają te setki ludzi. To musi być naprawdę zajebiste uczucie, także jestem tego też ciekaw. Nie tylko dlatego, że chciałbym wygrać zawody, bo chcę wygrać zawody. Jestem po prostu ciekaw, jak to by wyglądało, jakbym się czuł na tej scenie w ogóle. Takie, żeby zdobyć sobie po prostu jakieś doświadczenie w tej sferze kulturystycznej, nie tylko treningowej, dietetycznej, wiem coś na ten temat, bla bla bla, ale chciałbym też wystartować, żeby poczuć się jak prawdziwy zawodnik. Bodybuilding, także... telewizor mi się wyłączył, kurde, ziomuś, co się dzieje? Czekajcie chwilę, awaria techniczna jest. Come on, boy! Nie mam czasu. Co jest do chuja? GTX 970, nie polecam. Nie widzę siebie. Mniejsza o to, nie muszę widzieć siebie. Mam nadzieję, że wszystko działa dalej. Pokazywałem zdjęcia, powiedziałem, jaka jest moja waga, ile przytyłem. Jakie są moje plany na przyszłość? Jakie są moje plany na przyszłość właśnie? Moje plany na przyszłość są takie, że obecnie mam 75 kg i do lata chciałem mieć te 85 kg, ale na ten moment stwierdzam, że nie jest to możliwe, zważywszy na to, że mam sporo problemów, zwłaszcza z moim apetytem i ciężko mi będzie wykraczać poza takie, że zapotrzebowanie kaloryczne czasami są takie dni, że nie, po prostu nie mogę zjeść i koniec. Nie zjem i koniec i tyle. Także myślę, że realnym celem do lata 2015, do czerwca, będzie zdobycie właśnie tych 82 kg czystej masy mięśniowej. Myślę, że trochę tłuszczu wejdzie. Powiedzmy, że będę miał 82 kg i ten BF się podniesie o te 3-4%. To mógłbym zrobić lekką redukcję do tych 79 kg i byłaby kosa. Także przy tej samej wadze. No. Takie są moje cele na rok 2015, do połowy roku 2015. A żebyście byli na czasie, co się będzie dalej działo, zapraszam do subskrybowania kanału i zachęcam was do odwiedzania mojego fanpage'a. Bo jeżeli chcecie być na czasie, co się ze mną dzieje, jak to wszystko wygląda, jak to się wszystko kręci, to pierwsze informacje zawsze podaję na moim fanpage'u. Potem właśnie wstawiam film na kanał, także... Na dole macie link do mojego fanpage'a, a tymczasem kończę. Idziemy robić szamę, Polish Muscle Man.